Siódmy memoriał imienia Kazimierza Januszkiewicza w piłce siatkowej był rozgrywany w dwóch halach szkoły podstawowej nr 9, gdzie odbyły się mecze grupy A, jeden z półfinałów i finał, oraz szkoły podstawowej nr 10, gdzie grano mecze grupy B, drugi półfinał i mecz o trzecie miejsce. Udało nam się trafić z datą rozgrywania tego memoriału, ponieważ memoriał Kazimierza Januszkiewicza rozgrywamy dokładnie w rocznicę, 16. rocznicę śmierci tego wybitnego nauczyciela, wychowawcy i trenera, który zmarł w 2003 roku właśnie 17 marca. Co do samej reguły zawodów, to oprócz memoriału są to oczywiście otwarte mistrzostwa Sieradza i jakby tytuły to są tutaj równorzędne, a gra dzisiaj 6 drużyn podzielonych na 3 grupy. Każda grupa w innej hali rozgrywa swoje mecze, każdy z każdym. Zwycięzcy grup, czyli odpada z grupy tylko jeden zespół, grają na krzyż półfinały, czyli zwycięzca grupy A z drugą drużyną grupy B i zwycięzca grupy B z drugą drużyną grupy A. No ja później oczywiście wiadomo, przegrani z półfinałów spotykają się w meczu o trzecie miejsce, a zwycięzcy grają w wielkim finale. Delegacja organizatorów przed rozpoczęciem turnieju udała się na grób Kazimierza Januszkiewicza i złożyła kwiaty. O Kazimierzu Januszkiewiczu i jego zasługach dla sieradzkiej siatkówki opowiedział jego syn Tadeusz. Mój tato przybył do Sieradza w 1956 roku po ukończeniu studiów na wrocławskim AWF-ie. Całe życie był nauczycielem wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego. Jak się potrzeba było również innych przedmiotów w liceum ogólnokształcącym imieniem Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Uwielbiał młodzież, uwielbiał sport, był zawsze do dyspozycji młodzieży, wielu wychowanków, którzy wyszli spod jego ręki, jest do dzisiaj cenionymi lekarzami i nauczycielami, biznesmenami, bardzo mile go zawsze wspominają. Był dla nich w pewnym sensie wzorem do naśladowania. Był z reguły dosyć wysoki poziom, nigdy nie mogliśmy narzekać na brak emocji sportowych związanych z otwartymi mistrzostwami i memoriałem. Naszym życzeniem wspólnym tutaj jest to, żeby jak najwięcej drużyn zawsze uczestniczyło i jak najwięcej kibiców, żeby mogło tą siatkówkę oglądać. Moim zdaniem są bardzo potrzebne nie tylko memoriały pamiętniające ludzi związanych z siatkówką. Jest wielu wychowawców, nauczycieli, którzy mieli duże osiągnięcia w innych dyscyplinach, w lekkiej atletyce, w koszykówce, w piłce nożnej. Myślę, że to organizowanie takich memoriałów ma sens, bo między innymi również młodzież przyciąga do tych dyscyplin i dzięki temu możemy mieć później przyszłych mistrzów w różnych dyscyplinach sportu. W grupie A rywalizowały ze sobą Tubondzin Volley Legends, Smile i Tubondzin Volley Cadet. W grupie B były Volley Fans, Just for Fun i KS Kąty. Czy pan Kazimierz był na każdym turnieju, który był, kiedy byłem takim małym kajtkiem i małym dzieckiem, i to jest jedna taka z takich pierwszych postaci, które w ogóle zapamiętałem, kiedy pierwszy raz w życiu widziałem piłkę. Także bardzo fajnie, że takie inicjatywy są i te memoriały nie tylko pana Januszkiewicza, ale też inne są i po prostu możemy sobie pograć, pobawić się w siatkówkę i przy okazji te osoby powspominać. Udało nam się zmontować całkiem fajną ekipę, co prawda jest nas tylko 7, ale założyliśmy, że nie będzie żadnych zniżek formy, kontuzji na pewno żadnych nie będzie, bo na takim turnieju to gdzieś tam oszczędzamy, uważamy, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Jest okazja do spotkania się, bo my gdzieś tam w tym środowisku siatkarskim Sieradza się widujemy od czasu do czasu, chociażby na meczach drugoligowej drużyny, ale czasami nie ma takiej okazji, żeby przysiąść, pogadać, pożartować. To jest ku temu świetna okazja. Tak z siatkówką trochę na wesoło dla zabawy. W Sieradzu praktycznie cały czas, każdym rokiem dzieje się coś więcej i także tego typu turnieje są coraz fajniej organizowane i jest fajna zabawa. Jesteśmy zawodnikami, którzy gramy w amatorskiej wieluszowskiej lidze siatkówki. Tam na co dzień występujemy. W 5 lat wygrywamy wieluńską ligę, teraz przejdziemy się do wieluszowskiej. Mamy lidera. Jeden z nas sukces, mistrzostwo wojewódzkich LZS-ów w siatkówce 2 lata temu w Moszczenicy. Generalnie zespół składa się z zawodników z gminy Czarnożyły.
a w większości z miejscowości Kąty. No, po pierwszym meczu naprawdę fajny poziom, można było pograć. Dobry mecz, na pewno równy, mogliśmy się pokazać tutaj w Sieradzu, myślę, że z dobrej strony, graliśmy tutaj z gospodarzami, teraz pierwszy mecz wygrana 2-1, myślę, że nie jest źle. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Smile, która wygrała z zespołem Just for Fun 2-1. W finale zagrali tu Bondin Volley Legends z KS Kąty. Mistrzem została ekipa KS Kąty, zwyciężając 2-1, a najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Tomasz Białek.